Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 5 lipca 2021 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych, najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Pakiet rozwiązań dla powrotu kapitału do Polski i zmiany w zakresie cen transferowych w prekonsultacjach. 28 czerwca 2021 roku Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultację projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, a także zmian w zakresie cen transferowych. Są to kolejne propozycje zmian podatkowych w ramach programu Polski Ład. Projekt ustawy przewiduje m.in. ulgę w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, wprowadzenie w ustawie o PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski, program repatriacji kapitału oraz ulgi dla sponsorów nauki, kultury i sportu, tzw. ulga na CSR. Z kolei w zakresie cen transferowych planowane jest m.in. zlikwidowanie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz włączenie tego oświadczenia do informacji o cenach transferowych TPR, w wyniku czego podatnik będzie składał tylko jeden formularz, czy wydłużenie do 14 dni terminu na przedłużenie dokumentacji lokalnej przez podatnika na żądanie organu podatkowego. Kolejne odroczenie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła. 30 czerwca weszły w życie rozporządzenia ministra finansów odraczające po raz kolejny wejście w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła WHT w CIT i PIT, tym razem do 31 grudnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów nadal prowadzi również prace legislacyjne nad nowelizacją przepisów o nowym systemie poboru podatku u źródła. Zgodnie z informacją przedstawioną przez ministerstwo, prace te są obecnie finalizowane. Ministerstwo zakłada, że kompleksowa nowelizacja przepisów o nowym systemie poboru WHT zostanie uchwalona do końca 2021 roku. Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 roku. 1 lipca 2021 roku wszedł w życie szereg zmian w podatku VAT. Zmiany związane są z wejściem w życie pakietu VAT e-commerce, który zawiera zmiany w systemie poboru VAT oraz ułatwienia dotyczące rozliczeń VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami. B2C. Zmiany dotyczą również jednolitego pliku kontrolnego. Zgodnie z nowymi regulacjami przedsiębiorcy składający plik JPK V7 m.in. nie będą już oznaczać symbolem MPP jakichkolwiek transakcji opłaconych w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Będą oni natomiast zobowiązani stosować nowe oznaczenia związane z wejściem w życie pakietu VAT e-commerce. Dokonano także szeregu zmian doprecyzowujących w oznaczeniach GTU. Rozszerzeniu uległ również katalog przedsiębiorców objętych obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych online. Ponadto przedsiębiorcy, którzy będą dokonywać sprzedaży w nowym elektronicznym systemie tax-free obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku, mogą począwszy od 1 lipca rejestrować się na platformie PUESK, wskazując miejsca, w których będą dokonywać sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze tax-free. Projekt nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, której celem jest dostosowanie jej do trzech unijnych dyrektyw. Dyrektywa Rady UE 2019/2235, Dyrektywa Rady UE 2020/262 oraz Dyrektywa Rady UE 2020/1151. Zmiany odnosić się będą głównie do ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego. Proponowane w projekcie rozwiązania obejmują m.in. wprowadzenie elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy poprzez objęcie tych przemieszczeń kontrolą przemieszczania w ramach systemu EMCS. Wprowadzenie regulacji mających na celu harmonizację procedur akcyzowych i celnych w związku z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego oraz zapewnienie spójności pomiędzy elektronicznymi dokumentami administracyjnymi EAD a zgłoszeniem celnym przywozowym lub wywozowym. Większość przepisów zawartych w projekcie ma wejść w życie w lutym 2023 roku. Nowy rodzaj spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna. 1 lipca 2021 roku weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego nowy rodzaj spółki kapitałowej, prostą spółkę akcyjną, PSA. Spółka ta będzie mogła zostać utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Założenie spółki możliwe będzie za pomocą rejestracji online w ciągu 24 godzin lub metodą tradycyjną. Minimalny kapitał zakładowy w przypadku PSA wynosił będzie 1 zł.
Nowością będzie możliwość wniesienia do spółki kapitałowej wkładów w formie świadczenia pracy albo usług na rzecz spółki, a także możliwość przejęcia całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza. Możliwy będzie również wybór systemu organów w spółce pomiędzy tzw. systemem dualistycznym, zarząd i rada nadzorcza, lub tzw. systemem monistycznym, wyłącznie rada dyrektorów. Rada dyrektorów będzie nowością w polskim systemie prawa spółek handlowych. Wydłużone terminy stosowania preferencji w podatku od nieruchomości. 29 czerwca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jedną ze zmian przewidzianych w nowelizacji jest możliwość przedłużenia stosowania przez gminy preferencji w podatku od nieruchomości, takich jak zwolnienia z tego podatku czy przedłużenie terminów płatności rat. Dla wskazanych przez gminy grup przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa. Zaniechanie poboru podatku od umorzonej części tarczy finansowej PFR. 29 czerwca 2021 roku premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej poinformował, że rząd zaniecha w całości poboru podatku dochodowego od umorzonej części subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju. Rozwiązanie to ma dotyczyć mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Korzyść dla przedsiębiorców wynikającą z tego rozwiązania rząd szacuje na 8 do 10 miliardów złotych. Zapowiedź zaniechania poboru podatku od umorzonej części subwencji otrzymanych przez przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej pojawiła się już wcześniej, m.in. w aktualizacji programu konwergencji, jednak po raz pierwszy została oficjalnie ogłoszona przez premiera. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.